Od zawsze byłem inny. Od samego początku. Moja mamusia nie tuliła mnie do snu. Nie zaprowadzała do przedszkola. Nigdy też nie wyjaśniła mi, czemu się do mnie nie odzywa. Nie, nie. Nie zrozumcie mnie źle. Moja mamusia nie jest niemową. Chyba po prostu nie lubi ze mną rozmawiać. Wiecie, dzieci w moim przedszkolu też są jakieś dziwne. One też ze mną nie rozmawiają. Nie chcą się ze mną bawić. Myślę, że jestem dla nich zbyt brzydki, albo może zbyt inteligentny. Kiedyś próbowałem się przytulać do mamusi, ale udawała, że mnie nie zauważa. To smutne, bo ja bardzo lubiłem ją przytulać, kiedy byłem jeszcze w brzuszku. Czasem sobie myślę, że moja mamusia mnie nie kocha, ale wtedy przypominam sobie, jak bardzo lubi sprzątać mi pokoik. Jak często ogląda zdjęcie przedstawiające mnie w jej brzuszku. Kiedy dopadają mnie smutne myśli, spowodowane chyba też samotnością, przypominam sobie ołtarzyk. Tak, mój własny ołtarzyk. Moja kochana mamusia mi go zrobiła. Jest duży i w ciapki. Śmiesznie, prawda? Ołtarzyk w ciapki. Ale mi się tam podoba. Mamusia też często przynosi mi kwiatki, co drugi dzień. Lubię kwiatki, ale czasem zastanawiam się i nadal nie rozumiem, po co mi potem mówi coś niezrozumiale. Przecież może ze mną porozmawiać, a ona woli mówić do kwiatków. I to jest właśnie mój problem, z którym do was przyszedłem, bo moja mamusia ze mną nie rozmawia. Wydaje mi się, że 7 lat to dość dużo, abym mógł wychodzić sam na dwór przed nasz blok. Więc tydzień temu postanowiłem napisać list do mamusi. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, bo bałem się, że mamusia na mnie nakrzyczy. Tym razem jednak bardzo mi zależało. Napisałem: jestem przed blokiem, mamusio. Poczekałem chwilę, aby sprawdzić, czy to odczyta. Jednak ona wyglądała na przerażoną i wypuściła szklankę z ręki. Nie rozumiałem i nadal nie rozumiem. Później mamusia pokłóciła się z tatusiem, przez łzy mówiła coś o kartce. I właśnie taka jest moja prośba do was. Jak mam przeprosić mamusię, że nie spytałem jej o pozwolenie, tylko napisałem list? Pomóżcie mi, proszę. Mama bierze jakieś tabletki i czuje się po nich źle. Chciałbym jej pomóc, bo to chyba moja wina.